Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec bardzo serdecznie witamy wszystkich przybyłych. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, skierujmy swe myśli i serca ku niebu, wysnując głębokie refleksje nad cudem świętej nocy. Dla kogo dziś niebo się otwiera? Dla kogo przychodzi Boży Syn na ziemię? Życzymy wszystkim głębokich duchowych przeżyć i zapraszamy do wspólnego kolędowania. Przyszedł na świat Zbawiciel, przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi. Wskazał nam drogę do nieba i swoją miłością bramy niebios otworzył. Dziś nadszedł dla nas czas zbawienia, dziś niebo się dla nas otwiera. Czy jest wśród was ktoś, kto chciałby tam wejść? Aż tylu chętnych? Jakaż to radość dla aniołów w niebie, widząc tak święte pragnienie. Ale tu nie wchodzi się przepychając łokciami i nikt tu nie wejdzie ze zbędnymi bagażami. Najpierw na rozmowę ze świętym Piotrem pójść potrzeba, aby mógł dokładnie sprawdzić wasze zasługi dla nieba. Poczekajcie przed bramą nieba, aż święty Piotr was poprosi, a wejdzie tutaj naprawdę każdy, kto żyje dobrem i miłością na co dzień. Do nieba ma wstęp tylko miłość, a więc święci. A świętym każdy może być, zarówno ja, jak i ty. Święty Piotrze, nieba kluczniku, dziś wielki tłum przed niebios bramą i wszyscy chcą tutaj wejść. Czy mam ich wprowadzić? Wielka to radość dla nieba całego. Niechaj wejdą i się w twoim dobrem pochwalą. Święty Piotr zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną. Kto pierwszy? Kim jesteś i co przynosisz ze sobą, abym mógł wstawić się za tobą? Jestem matką rodziny. Przynoszę ręce zapracowane, noce nieprzespane, sweterki, które dzieciom robiłam, sukienki i bluzki, które sama uszyłam, garnuszki, w których smaczne obiady gotowałam i wiele innych drobiazgów, których unieść nie dałam rady. Jestem pełen podziwu i uznania dla twego poświęcenia, ale do Złotej Księgi Niebios jeszcze zaglądniemy. I zobaczymy, co tutaj zanotowano. Wszystko się zgadza, ale nie ma tu zapisu takiego, że nauczałaś dzieci modlić się dnia każdego. Modlitwy twoje bardzo rzadkie były, dlatego często brakowało ci siły. Nie potrafiłaś wytrwać chwil trudnych, cierpliwie, bez szemrania. Często poza Bogiem szukałaś rozwiązania swych problemów, kłopotów i różnych zawiłości. Dlatego było tyle nerwów, łez i złości. Idź i chwilę zaczekaj na wynik rozmowy, bo na razie o wejściu do nieba nie ma mowy. Na wejście do nieba czeka też ojciec licznej rodziny. Czy może wejść? Oczywiście, że wprowadź. Jestem ojcem kilkorga dzieci. Dużo w tym życiu pracowałem. O rodzinę się zmartwiałem i przynoszę ci dzisiaj buciki, które dzieciom kupowałem, zabawki, gry komputerowe i Pismo Święte, prawie nowe. Pismo Święte prawie nowe. Pewnie się go nie czytało, tylko gdzieś na półce zakurzone leżało. Zaglądnijmy do Księgi Życia. Czy twoje słowa mają pokrycie?
O mój synu, wszystko było dobrze, ale tu pisze tak. Obowiązki ojcowskie spełniał byle jak, ponieważ kupił coś dzieciom na odczepnego i ciągle powtarzał: mam dość wszystkiego, dajcie mi święty spokój, nie zawracajcie głowy, idźcie do mamusi, weźcie gry komputerowe. Ile w tym trudzie życia było miłości? No cóż, i ty zaczekaj na wynik naszej rozmowy, bo na razie nie jest on jeszcze gotowy. Jakaś bardzo miła pani stoi u bram nieba. Czy mogę ją poprosić? Oczywiście. Niebo właśnie dla takich stoi otworem. Jestem nauczycielką. Przynoszę dyplom magisterski, akt mianowania, nagrodę dyrektora szkoły, sprawdzone wypracowania, poszarpane nerwy, zdarte strony głosowe i pusty portfel po tych nowych ustawach. Cieszę się, że jesteś do pracy dobrze przygotowana i że pracujesz tak bardzo ofiarnie nad kształtowaniem młodych serc i umysłów. Ale do Złotej Księgi Niebios zaglądniemy. Czy o jakichś twoich zasługach nie zapomniano? W pracę w szkole tak bardzo się angażowała, że obowiązki rodzinne zaniedbywała. Córka w domu na mamę długo czekała, a mąż ubolewał, że wciąż zajęta i w domu nieobecna. Idź zatem i ty zaczekaj na wynik rozmowy, bo na razie o wejściu do nieba nie ma mowy. Jestem uczennicą. Przynoszę swój dzienniczek, w którym są same wszystkie piątki. Rozwiązane zadania z matematyki, przeczytane grube książki, zeszyt do słówek z języka angielskiego oraz piękne wypracowania z języka polskiego. Pięknie, że obowiązki ucznia tak dobrze pełniłaś, ale tu pisze także, żeś często psociła. Na lekcjach hałasowała, bawiła się komórkami, biła kolegów na przerwie, nie opiekowała się zwierzątkami, nie szanowała starszych, rodziców nie słuchała, żuła gumę w kościele. Tym podobnych zachowań było bardzo wiele. No cóż, do nieba dla ciebie jeszcze za daleko. Idź i na wynik naszej rozmowy zaczekaj. Jacyś rozśpiewani i wysportowani młodzi ludzie także chcą wejść do nieba. Oni nas tu rozweselą i z radością dla chwały Pana zaśpiewają. Potrzeba nam takich. Poprosić? Niech wejdą ze swą muzyką i śpiewem. Chór aniołów niechaj także zaśpiewa, a chwała Boża niechaj rozbrzmiewa. Jestem muzykiem. A ja sportowcem. Kocham muzykę, śpiew i taniec. A ja sport i zdrowie. Przynoszę ci moją gitarę. A ja swoją piłkę. Piosenki ułożone i wyśpiewane, radosne koncerty i tłumy ludzi rozbawione. A ja przynoszę puchary i zdobyte medale. Teraz chcę śpiewać i grać dla Najwyższego. Tylko pozwól nam dojść do Niego. Cieszę się, że tyle entuzjazmu młodzieńczego macie w sobie. Ale czy twój śpiew to nie hołdowanie siebie? Zaglądnijmy do Księgi Życia. Ona nam prawdę powie. Co ja tu widzę? Zamiast przygotowań do lekcji, to nieustanne próby, treningi, wagary i zwalnianie z lekcji. Już miałem nadzieję, że przynajmniej wy zasilicie niebiański orszak i z waszych ust będzie chwała Boża rosła. Na razie musicie zaczekać na wynik rozmowy, bo nie jest on jeszcze zupełnie gotowy. Święty Piotrze, a czy ubodzy nie są naszym skarbem? Właśnie ubogich razem z bogaczami mamy u siebie. Oczekują wejść w bramy nieba. Czy mogą wejść razem? Jeżeli zgodnie przed niebios bramą czekają, chwała Boża im teraz już się należy. Niech wejdą i nam się przedstawią. Jestem człowiekiem ubogim, dlatego nic nie przynoszę. Jedynie ciebie, Piotrze, o zmiłowanie proszę. Torbę zabrali mi złodzieje, bo myślę, że nie coś cennego niosę. A kij połamali na karku moim, dlatego nic nie przynoszę. Przychodzę z całym swym ubóstwem, bo zostałem, żeby ubogi. Więc proszę, przyjmij wieczyste nieba progi. Naprawdę nic nie przynosisz, tylko wciąż wszystkich o wszystko prosisz. Ten człowiek bardzo ubogi będzie mógł za chwilę przejść przez niebios progi.
ponieważ na swą biedę nigdy nie narzekał, lecz cierpliwie sprawiedliwości Bożej wyglądał i czekał. Ale stop! Mamy do niego jedno zastrzeżenie, że za mało się starał swego losu poprawienia. No więc i ty, mój bracie, zaczekaj na wynik rozmowy, bo niestety nie jest on jeszcze zupełnie gotowy. A ty natomiast nie wyglądasz mi na ubogiego. Zaprezentuj mi siebie, a może przynajmniej ty skorzystasz z tej niebiańskiej promocji i będziesz dzisiaj w niebie. Jestem właścicielem kilku firm. Tu są dokumenty mojej działalności. Słynę także, Piotrze, z wielkiej dobroczynności. Tu są słowa uznania, pochwały i podziękowania. Dobrze, że nie zagarniasz wszystkiego dla siebie, ale gromadzisz także swoje skarby w niebie, gdzie ani mole nie zjedzą, ani złodzieje nie wykradną. Tylko o tym wszyscy święci w niebie wiedzą. Jeśli w Księdze Życia o tobie nie piszą nic złego, to za chwilę wejdziesz do nieba świętego. Zatrudniał pracowników w niedzielę i święta. O mszy świętej, o modlitwie wcale nie pamiętał. Zaniedbywał obowiązki chrześcijanina. Widzisz, drogi bracie, jest i twoja wina. I ty zaczekaj na wynik rozmowy, bo nie jest on jeszcze gotowy. Święty Piotrze, ta koperta to na gwiazdkę. O nie, mój bracie, za pieniądze nie kupi się nieba. Za niebo miłością zapłacić trzeba. Tej miłości i tobie chcę dziś życzyć. Ogłaszam wynik rozmowy kwalifikacyjnej ze świętym Piotrem. Święty Piotr postanawia, co następuje. Wszyscy, którzy przed bramą nieba czekali i po rozmowie z Piotrem tam się nie dostali, niech rozpalą w swoim sercu żar miłości. Niechaj miłość zakróluje, czynach życia owocuje. Nie bójcie się miłości, nie lękajcie się świętości. Dziś Bóg przychodzi na ziemię, otóż więc swoje serce na oścież. A teraz, mój boski aniele, przypomnijmy dla nich te prawdy wiary najważniejsze, aby nie tylko dobre chęci przywiodły ich do przystani nieba, ale nade wszystko niech pragną Bożej miłości jak codziennego chleba. Czy ty wiesz, kim naprawdę jest maleńki twój bohater? Mario, czy ty wiesz, że pewnego dnia on rządzić będzie?
to Maryja. Izraelska dziewczyna pomiędzy różnymi obowiązkami znajduje czas na modlitwę. Tym razem jest to modlitwa jakże inna od tej, którą kilka razy dziennie odmawiała. Witaj, Maryjo, umiłowana, bądź pozdrowiona, niepokalana. Nie bój się, Maryjo, bowiem z łaski Pana jesteś na Matkę Zbawcy wybrana. Proszę Cię, powiedz, jaśniejący Panie, jakże to możliwe, jakże to się stanie? Duch Święty stąpi na Ciebie, a moc Najwyższego osłoni Cię, a Syn Boży, który mieszka w niebie, zamieszka w Tobie. Oto ja, służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy i weszła do domu Zachariasza. Elżbieto, bądź pozdrowiona. Mario, kuzynko moja, a skądże mi to, że Matka Pana Najwyższego przychodzi dzisiaj do domu mojego? Między niewiastami tyś błogosławiona i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Wielbię dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na pokorę służebnicy swojej. Oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy mi uczynił Pan całego stworzenia. Poza ślubinach Marii z Józefem, w pierwszym dniu zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał ją oddalić potajemnie. Cóż mam począć, mój Boże i Panie? Jakże mam przeżyć z Marią rozstanie? Józefie, nie bój się wziąć Maryi do domu swojego, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Oto ona porodzi Syna Bożego, który będzie Zbawicielem świata całego. Bądź wola Twoja, mój Panie. Jak Ty chcesz, niech się tak stanie. Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Thank you.
powrotu za panowania Cezara Augusta, który wydał rozporządzenie przeprowadzenia spisu ludności. Józef i Maryja udali się do Betlejem, ponieważ pochodzili z rodu Dawida. Tam Maryja porodziła swego pierworodnego syna, owinęła w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto do stajenki przybywają pierwsi goście, pasterze trzymający nocną straż nad trzodą. Panie, niech Twoja chwała nigdy nie ustanie. Przyjmij także od nas skromne dziękczynienie za tajemnic Twych największych święte objawienie, za to, że Królestwa Twego otwierasz już bramy przed Twoim boskim obliczem w pokorze klękamy. Chcemy także prosić Ciebie, nasz maleńki Jezu, aby w Twoje przyjście cały świat uwierzył, aby już od dzisiaj wszyscy ludzie chcieli trochę więcej dla nieba się trudzić. Królowie jadą, złotą ile kładą, hej, kolor.
Witam Cię, Jezu, Król nad królami, modlitw przedwieczna zapomnij nad nami. Spraw, niech ludzie żyją dzisiaj w wielkiej zgodzie i radości, a Twój pokój na tej ziemi niech na zawsze zagości. Niech w ogrodach panujących kwitnie kwiat sprawiedliwości, berłem niechaj będzie prawda, a koroną kwiat miłości. Obdarz w sercach wszystkich ludzi szczerą chęć do życia wiecznego. Niechaj Twoja Ewangelia będzie dla każdego. Prowadzi tych, którzy poznawszy prawdę o sobie, uwierzyli miłości. Teraz będą uczyć innych, jak dobrze przygotować się do najważniejszego egzaminu. Egzaminu życia w codzienności. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Cieszcie się i weselcie, albowiem Bóg jest między nami. Uwierzcie Jego słowu, które niesie radość i życie. Witajcie! Wiedziałam, że przyjdziecie. Tej miłości nie da się oprzeć. Tą miłością trzeba się dzielić. Weźcie Jezusa do swoich serc i idźcie z nimi w świat. Oto dzisiaj niebo przychodzi do nas. Nie trzeba już stać przed bramą. Klęknijmy przed niebo Panem. Serdecznie dziękuję. Ale w mojej głowie wciąż rodzi się pytanie, jak żyć, aby stać się mieszkańcem nieba? Tylko Jezus i tylko On może nam dać zbawienie. Po to przecież przyszedł na świat. Proszę Ciebie dziś, naucz nas żyć Twoim życiem, Panie. Naucz nas kochać i miłością zdobywać świat. Swym pokojem obdarz nas.
Niech się cud odnowy stanie w każdym sercu, w każdym z nas. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym wnosiła miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co zrozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Ale bowiem dając, otrzymuję. Wybaczając, zyskuję przebaczenia. A umierając, rodzę się do nowego życia. Panie, 2000 lat od Twego narodzenia stajemy przy Twoim żółtku. Pełni wdzięczności za wszystkie dary, za pokój, którym wypełniasz nasze serca, za miłość, którą uczysz nas żyć i przebaczać. Pragniemy dziś złożyć Wam serdeczne życzenia. Nie wystarczają jednak życzenia wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, aby rodzicom dzieci dobrze się chowały i aby dzieci miały bogatych rodziców. Nie wystarczy stół wigilijny, siankiem i białym obrusem, ani łamanie się opłatkiem. Nie wystarczy nawet choinka i kolęda. Najważniejsze jest to, aby w sercach naszych narodziła się miłość, jak powiada nasz narodowy wieszcz. Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, człowiecze, jeśli nie narodził się w tobie.